Już po raz 29 spotkali się radni miasta Lubartów na sesji. Obrady trwały 6 godzin, a radni przyjęli tylko 3 uchwały. Nie brakowało utarczek słownych oraz sporów personalnych. Dzisiaj prezentujemy Państwu skrót z debaty nad uchwałą o mieszkaniach socjalnych i pomyśle burmistrza na zaspokojenie potrzeb osób oczekujących na takie lokale. Została upoważniona przez pana burmistrza do przedstawienia programu mieszkaniowego. Obowiązek uchwalenia programu mieszkaniowego na co najmniej 5-letni okres wynika z zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy o zmianie kodeksu cywilnego. Termin obowiązywania obecnego programu upływa 31 grudnia 2012 roku. Tytuły rozdziałów, które zaproponowane są w programie, wynikają z zapisów artykułu 21 ustawy o ochronie praw lokatorów. Według stanu na dzień 30 czerwiec 2012, co przedstawiono w załączniku numer 1 i 2 do programu, miasto jest właścicielem 268 lokali mieszkalnych, w tym 37 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 11 590 m2. W latach 2013-17 założono sprzedaż lokali dotychczasowym najemcom, jak wynika z analizy, na poziomie 19 lokali rocznie przy średniej powierzchni 46 m2, co oznacza, że rocznie zasób mieszkaniowy będzie zmniejszał się o 874 m2. Planuje się wyłączenie z zasobu mieszkaniowego nieruchomości i lokali położonych przy ulicy Księdza Szulca od Dreszera 10 oraz 1 maja 35b. Stan techniczny budynków i lokali został opisany w rozdziale pierwszym. Z analizy tego stanu technicznego wynika, że należy właśnie wyłączyć z zasobu wspomniane przeze mnie lokale ze względu na nieopłacalność przeprowadzania remontu oraz należy przeprowadzić remonty w 5 budynkach. Zakres prac remontowych został określony w załączniku numer 3 do programu. Na remonty budynków, które będą prowadzone w latach 2013-17, przewiduje się, że zostanie przeznaczona kwota od 120 do 125 tysięcy złotych rocznie. Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 należy zapewnić 51 lokali socjalnych i 10 lokali komunalnych. Przewiduje się, że zasób mieszkaniowy zwiększy się o 24 lokale. Na inwestycje na ten cel przeznacza się w okresie 5-letnim 2 842 000 zł. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie ze środków własnych, ze sprzedaży lokali mieszkalnych, ze sprzedaży nieruchomości oraz ze środków uzyskanych z budżetu państwa, w tym na podstawie ustawy z 6 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, noclegowni i mieszkań chronionych, a także z innych środków, które będą możliwe do pozyskania w okresie 5-letnim. Finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z dochodów z czynszów oraz środków pochodzących z budżetu miasta. Wysokość wpływów na utrzymanie zasobu przedstawia tabela numer 3 i są to na stronie 15 i są to wpływy z tytułu czynszów lokali mieszkalnych, ze sprzedaży lokali komunalnych i nieruchomości. Natomiast wysokość wydatków przedstawiona została w tabeli numer 4 na stronie 16 i obejmuje wydatki na zarządzanie lokalami i budynkami, eksploatację, utrzymanie lokali, remonty budynków i lokali, inwestycje, udział miasta w utrzymaniu nieruchomości wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, na dodatki mieszkaniowe i roszczenia odszkodowawcze od miasta. Zasady polityki czynszowej zostały określone w rozdziale 4. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz nie może przekraczać 3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzeniowego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który wynosi 6,88 zł za metr kwadratowy w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku. Przewiduje się, że w planowanym okresie stawki czynszu będą co roku wzrastać o stały wskaźnik wynoszący 5%
i stawki te będą ustalane w drodze zarządzenia przez burmistrza miasta według zasad określonych w tabeli numer 2 w rubryce 2. Stawka czynszu za lokale socjalne będzie wynosiła 20% najniższego czynszu obowiązującego w zasobie mieszkaniowym miasta. Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie praw lokatorów, stawki czynszu będą posiadały czynniki podwyższające i obniżające. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami mieszkaniowymi został określony w rozdziale 5. Obecnie zasobem mieszkaniowym miasta zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Działania mające na celu poprawę wykorzystania zasobu mieszkaniowego określone zostały w rozdziale 8. Powinny one zapewnić poprawę stanu technicznego budynków i lokali oraz zmierzać do zwiększenia zasobu lokali mieszkalnych w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ludzi o niskich dochodach. Dziękuję. Omawiając tą uchwałę, nie sposób nie wyrazić pewnej nadziei, że plan, który jest dzisiaj nam przedłożony, zostanie zrealizowany. Uwaga co do tego projektu jest następująca, że w przeciągu najbliższych 5 lat ma powstać, ma być w zasadzie wybudowanych tylko 20 mieszkań socjalnych, natomiast mają być zakupione jeszcze 4 kontenery mieszkalne. Jest to kropla w morzu potrzeb, jest to zbyt mała ilość w świetle tego, jakie jest zapotrzebowanie na lokale socjalne w Lubartowie. Wskazać również należy, że w przeciągu ostatnich 2 lat w Lubartowie nie został wybudowany ani jeden lokal socjalny, nie został również zakupiony ani jeden kontener, do którego można by było eksmitować mieszkańców, którzy posiadają poważne zaległości czynszowe. A te zaległości czynszowe i nie tylko zaległości czynszowe, bo to są ludzie, którzy potrzebują lokali socjalnych, którzy mają zaległości czynszowe, to z jednej strony bardzo ubogie społeczeństwo, które naprawdę by chciało taki lokal otrzymać, ale z drugiej strony to również patologia, która zamieszkuje zasoby wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, czy zamieszkuje u prywatnych najemców w domkach jednorodzinnych. To patologia, która potrafi gruntownie zmienić mieszkanie w coś, co należy nazwać później ruiną. To osoby, które są bardzo uciążliwymi sąsiadami, które potrafią oddawać mocz czy kał w kuchni piętro wyżej, by ten mocz i kał przesiąkał przez stropy i kapał na lodówkę piętro niżej u sąsiada. I takie sytuacje mają miejsce niestety w Lubartowie. I tutaj dlatego też, mimo że wiele kontrowersji mogą budzić takie pomysły jak zakup kontenerów dla dłużników, uważam, że w wyjątkowych sytuacjach, w wyjątkowych przypadkach właśnie do takich miejsc powinny trafiać osoby, które nie rokują na to, że to, co otrzymają, zostanie należycie zadbane przez tych obywateli, że będą dbali o to, co otrzymają od gminy. Dlatego też zachęcam tutaj do pewnej weryfikacji tych danych i do zwiększenia ilości zakupu tych kontenerów, chociażby bowiem po komisjach okazało się, że przewidywaliście Państwo, iż średnio cena kontenera, tak nam przekazała tutaj osoba odpowiedzialna za ten projekt, to jest 1800 zł za metr kwadratowy netto. I tutaj, proszę Państwa, ja również rozmawiając z radnymi na sesji, wskazywałem na komisji różnego rodzaju inne kontenery, które można nabyć w nieco mniejszych cenach. Ja obiecałem, że dzisiaj postaram się przynieść te dane, dlatego te informacje, dlatego też przynoszę. Chciałbym otrzymać taką odpowiedź, czy te kontenery są przeznaczone dla osób, które mają problemy finansowe nie ze swojej winy, nie nadużywają alkoholu i nie są uciążliwymi sąsiadami, czy te kontenery będą przeznaczone dla osób, które najdelikatniej mówiąc nie chciałby ich mieć inny sąsiad za sąsiadów. Ponieważ jeżeli by była ta druga propozycja, to chciałem wskazać, że można kupić właśnie te kontenery, które przed chwilą pokazałem, które są używanymi kontenerami, gdzie cena metra kwadratowego nie powinna być wyższa niż 1000 zł. Dlatego można by było tych kontenerów kupić dwukrotnie więcej, jeżeli założenie by było takie, że do nich kierujemy naprawdę uciążliwych sąsiadów. To jedna rzecz. Druga rzecz, szanowni radni,
jest rzecz, mam pytanie tutaj do w zasadzie radnych, do pana burmistrza chyba, bo to pan burmistrz przedłożył na ten projekt uchwały. Czy jest jakakolwiek możliwość, żeby tych lokali socjalnych na przestrzeni ostatnich 5 lat powstało więcej niż tylko 20? Mówię o nowych lokalach socjalnych, te, które są umieszczone na stronie, o których informacja jest umieszczona na stronie 4. I jednocześnie, szanowni radni, chciałem ponowić poprawkę, tą, która została zgłoszona na komisjach, z tym, że tutaj chciałem przekazać również informację, że chciałem ją zmodyfikować, tą poprawkę, ale formalnie zgłosić ją w dniu dzisiejszym, bowiem ostatecznie okazało się, że liczba dłużników, które zakładałem do tych kwot, które wskazywałem na wczorajszych komisjach, została dosyć radykalnie ograniczona, bowiem duża liczba osób spłaciła zobowiązania w chwili, kiedy okazało się, że poszły pierwsze pozwy o eksmisję i pospłacali te zobowiązania, a grupa osób pozostała nieprzekonana i w tym przypadku mamy absolutną pewność, że sprawy o eksmisję będą się toczyły. I ta kwota w związku z tymi informacjami, które dzisiaj otrzymałem między innymi od radcy prawnego, to zmniejszyła się do kwoty 300 tysięcy złotych, czyli o 300 tysięcy złotych, nie o 500 tysięcy złotych, każdą z w tabeli czwartej w punkcie siódmym w każdej z dat, w każdym z roków o 300 tysięcy złotych należałoby zabezpieczyć więcej, bo to będzie ostatecznie już po ostatecznej weryfikacji, bo również obiecałem w dniu wczorajszym, że jeszcze dokonam ostatecznej weryfikacji, ta kwota będzie wskazana. I ta kwota wynika z operatu szacunkowego, który jest złożony w sądzie, gdzie jest wskazana ta kwota. Ten operat szacunkowy również posiadam przy sobie. A poprawkę, tak jak obiecałem panu przewodniczącemu Czopowi na wczorajszej komisji budżetowej, mam na piśmie, dlatego żeby ułatwić procedowanie, przedłożę tą poprawkę również na piśmie. Proszę. Niezależnie od tego, chciałbym zadać kilka pytań. W którym miejscu planujecie państwo te kontenery ustawić? Oczywiście przy odpowiedzi na poprzednie pytanie, dla kogo one będą przeznaczone? Oraz drugie pytanie, gdzie mają być wybudowane te pozostałe lokale socjalne, czyli 20 lokali socjalnych? Lub czy jest planowany zakup jakiejś nieruchomości z przystosowaniem tej nieruchomości na takowe lokale socjalne? I powtórzę najważniejsze pytanie związane z tym, z tą kwestią, bowiem naprawdę przepisy, które aktualnie się zmieniają, zachęcają do przeprowadzania eksmisji, zachęcają do przeprowadzania procedur sądowych, jeżeli chodzi o eksmisję dłużników z lokali. Dlatego chciałbym się zapytać, jaka jest szansa, żeby tych lokali było więcej, bowiem dane, które są w dzisiejszym dokumencie, w dzisiejszym programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Lubartów, mogą za chwilę się zdezaktualizować, bo osób potrzebujących takiego lokalu będzie znacznie więcej. Dziękuję bardzo. Na początku chcę powiedzieć, że w kilkuletniej działalności Klubu Radnych Wspólnota Lubartowska, jego byli członkowie, za obecnych myślę, że też mogę zaręczyć, że dzisiaj zagłosują za tym planem, ale byli członkowie w mojej osobie, w osobie Jerzego Tracza i nieżyjącego Zbigniewa Maciejewicza, zawsze popierali wszelkie inicjatywy pozyskiwania mieszkań socjalnych i komunalnych, mimo że nigdy nie byliśmy zapraszani do przygotowywania i omawiania pomysłów w tym zakresie, ale te inicjatywy, które były, zawsze wspieraliśmy. Wśród mieszkańców Lubartowa są tacy, których sytuacja finansowa nie pozwala na kupno mieszkania, wynajęcia czy też wybudowania. Zapewne taka sytuacja będzie zawsze i taka grupa osób będzie, która będzie potrzebowała wsparcia w tym zakresie od władz miasta. Sfera bogatych cały czas rośnie, zwiększa się ilość milionerów. W ostatnim roku przybyło ich w Polsce 1500, a w Lubartowie w 2011 roku było ich 11. Jednocześnie w ubiegłym roku kolejne 400 tysięcy Polaków znalazło się w skrajnym ubóstwie, a w sumie w takim stanie jest dzisiaj w Polsce 2,5 miliona osób.
Bogaci stają się coraz bogatsi, a biedni są biedni. Wszystko wskazuje, że problemy mieszkaniowe będą codziennym problemem dotykającym wielu Polaków. Widać to po kolejce oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne. Mówiła pani naczelnik o tym. 51 osób oczekuje na mieszkania socjalne, 10 rodzin, 10 osób na mieszkania komunalne. Widać to też po wzrastającej liczbie eksmitowanych z lokali spółdzielczych. Program, który dzisiaj przyjmujemy, zakłada powstanie 24 mieszkań socjalnych i komunalnych w najbliższych 5 latach. W 2013 4 mieszkania socjalne, lokale, w 2014 10, w 2015 3, w 2016 3, a także pozyskanie w 2014 roku 4 mieszkań komunalnych. W okresie obowiązywania poprzedniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasto Lubartów na lata 2008-2013 przybyło w mieście 19 lokali, 7 socjalnych i 12 komunalnych. W obecnym programie planujemy, powtórzę, wybudować 24 mieszkania. Ale wszystko wskazuje, że skala potrzeb będzie nie mniejsza, a większa. Na komisjach słyszałem głosy krytyczne do tego planu, że mało konkretny, nie zawiera szczegółów, że pomysł pozyskania 4 mieszkań socjalnych poprzez zakup kontenerów nie jest dobry, że umieszczenie kilkunastu rodzin w jednym skupisku, w domu, na działce nie jest dobry. Odpowiem na te wątpliwości tak. No plan jest tylko planem. Zawiera pewne założenia na najbliższe 5 lat, które te założenia będą musiały być skonkretyzowane przez urzędników. My na te konkrety oczekujemy. Chcę powiedzieć, że poprzedni plan też takich konkretów nie zawierał. Na pewno nie było tam zapisane, że pozyskamy mieszkania na ulicy Lubelskiej, bo ten pomysł wykiełkował tak bardzo nagle. Po prostu stworzyła się taka sytuacja, że był oferent, który chciał zbyć ten budynek, gdzie obecnie jest 12 mieszkań pozyskanych. Co do zakupu kontenerów za 1800 zł za metr kwadratowy. Tutaj zgadzam się z tymi osobami, które wyrażały wątpliwości na komisji, bo ja również je mam. Nie uważam tego, że to dobry pomysł, zważywszy na trwałość tych obiektów i doświadczenia z tymi obiektami w innych samorządach, choćby po powodzi w 2007 roku. No i jeśli chodzi o ten koszt, który przecież wymieniłem. Wydaje mi się, że tutaj są jeszcze możliwości i potrzeby rozważenia tego pomysłu. A może należałoby kupić drewniane domki? Widziałem takie w internecie, 32 metry kwadratowe za około 40 tysięcy z pełnym wyposażeniem. Takie domki z dachem dwuspadowym. A może poszukać innych rozwiązań w oparciu o posiadane mienie, czy też zakup nieruchomości, tak jak czyniono to w poprzednich kadencjach. Choćby ten budynek, który przywoływałem przy ulicy Lubelskiej, zakupiony wtedy za około 600 tysięcy, wielu było krytykantów tego pomysłu, a jednak okazało się, że no tyle tam rodzin znalazło swoje miejsce. Co do skupienia w jednym miejscu kilkunastu rodzin, to zarzut pana Zwolińskiego, to chcę powiedzieć, że przecież podobną sytuację mamy przy Sławińskiego, czy też przy Lubelskiej, gdzie kilkanaście osób jest skupionych, kilkanaście rodzin. Wydaje się, że skupienie kilkunastu rodzin w danym miejscu nie powinno stanowić problemu. Gdyby to było kilkadziesiąt rodzin w dużym bloku, to się tworzy no, getto. I to dużo gorsze rozwiązanie. Rozumiemy potrzeby biednej części społeczeństwa. Mimo uwag, które zgłaszam do tego planu, popieramy jego zasadnicze przesłanie, że w Lubartowie planuje się pozyskać w najbliższym pięcioleciu 24 mieszkania socjalne i będą w ten sposób realizowane potrzeby mieszkaniowe tych biednych i potrzebujących. Będziemy pilnie śledzili pracę burmistrza i urzędu w tym zakresie, a dzisiaj dajemy kolejny raz zielone światło i poprzemy omawianą uchwałę. Dziękuję.
nie dostrzega pan przewrotności tego argumentu. Otóż powiedział pan, że poprze pan ten program dlatego, że przewiduje on w okresie 5 lat wybudowanie 21 mieszkań, czy 24. Podobnie jak popierał pan plan, 5-letni plan budowy mieszkań, gdzie wybudowano w ciągu tych 5 lat 19 mieszkań. Otóż proszę państwa, na czym polega przewrotność tego argumentu, czy niedostrzeżenie przez radnego problemu? Otóż 19 mieszkań z programu 5-letniego, którego okres upływa w tej chwili, wybudowano w pierwszych 2 latach obowiązywania tego programu, czyli do końca poprzedniej kadencji. W ciągu 2 lat, przez 3 lata, rok 11, 12, przepraszam, przez 2 lata, przez 2 lata, nic w tym zakresie się nie działo. Zapewniam państwa, że ja sobie wyobrażałem to w taki sposób, że tamten program w następnej kadencji powinien być znowelizowany i od pierwszego, zresztą mówiłem o tym, dlaczego nie budujemy mieszkań socjalnych, dlaczego się za ten element nie bierzemy. No uzyskałem odpowiedź wtedy, że jest plan, który wyczerpie, że tak powiem, swoją datę ważności właśnie w roku 12. Mówiłem o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu nowy program, znowelizować go i zacząć budować te mieszkania. Dotarła do mnie informacja, że problem mieszkań socjalnych i nasz obowiązek związany z faktem, eksmitowania z mieszkań czy wyroków eksmisyjnych w spółdzielni urósł ponad 4-krotnie, bo jak ja się rozstawałem z panem prezesem, to chyba było 9 wtedy wniosków dopiero w sądzie, a jakieś tam propozycje ugody, na co oczywiście nie mogliśmy wyrazić zgody, bo wolimy sądowe rozstrzygnięcie i nie przyjmowanie warunków spółdzielni, tylko niech sąd rozstrzygnie, ile to odszkodowanie, z takiego zawsze założenia wychodziłem. Jest to, powiadam, bezpieczniejsze rozwiązanie dla nas samych, bo nikt nam nie postawi zarzutu, że owszem, rozmawiać trzeba, ale najczęściej się nie dochodzi do porozumienia, no bo ten chce więcej niż ten może dać, niż drugi może dać, więc ten problem w ogóle jak gdyby nie istniał dzisiaj, albo był marginalny, dlatego ja mówiłem jednoznacznie, że jeszcze przy tamtych stawkach, przy tamtych porozumieniach, to miastu się zdecydowanie opłacało płacić odszkodowania. Dzisiaj problematyka wygląda nieco inaczej. Wysokość odszkodowań, z tego co słyszę, będzie wzrastała, tych nałożonych na miasto. Ilość tych wniosków w tej chwili się piętrzy, już jest chyba 45, jeśli dobrze pamiętam, czy 46. o tą eksmisję, więc jak gdyby potrzeby w tym zakresie rosną. Oczywiście nie wynikają one wyłącznie z faktu, że spółdzielnia eksmituje, tylko również związana jest z faktem, że są rodziny poza spółdzielnią. One są jeszcze w gorszej sytuacji, bo oni faktycznie nie mają gdzie mieszkać, często nie pracują, wynajmują, powiedzmy, mieszkanie gdzieś w jakiejś nieprzystosowanej do mieszkania dla ludzi, proszę państwa, i tu o ten problem chodzi. W oficynach przy domkach jednorodzinnych, rodzina z małymi dziećmi w zawilgoconych obiektach, i to tych przede wszystkim, w mojej opinii, ludzi miałoby dotyczyć to nasze działanie. Dlatego wracam do tego argumentu. Nie przekonuje mnie ten argument, bo to oznacza, panie radny, że nie w ciągu 5 lat, tylko w ciągu 7 lat wybudujemy 24 mieszkania, bo w ciągu 3 lat wybudowaliśmy, proszę pana, 19. W sumie tych mieszkań ja nie pamiętam, ale w ciągu 3 kadencji około 70 sztuk pozyskaliśmy tych mieszkań. I myślę, że byłaby możliwość pozyskania tych mieszkań w większej ilości. Oczywiście powinien być otwarty, bo dlaczego ja jestem przeciwko koncentracji i przeciwko kontenerom? Nie podniosę po prostu ręki za koncentracją w postaci właśnie tych baraków, tych, jak one się nazywają? Nie, jak? Kontenery, ładnie się nazywają kontenery. Ale to są de facto baraki. Dlatego, proszę państwa, znaczy z kilku powodów. Powód ten związany z samą, że tak powiem, nazwą koncentracja, źle mi się to kojarzy. Uważam również, że ceny tych obiektów przekraczać będą wynikową cenę budynku mieszkalnego pozyskanego na rynku wtórnym lub wręcz budynku budowanego od podstaw. Dlatego, że proszę państwa, trwałość budynku, ja mówię summa summarum, trwałość budynku budowanego od podstaw metodami tradycyjnymi jest zdecydowanie większa od tego, co zostawią kontenery. Na kontenery wydamy, powiedzmy, 1800 zł za metr kwadratowy, niech to będzie 2500 zł z infrastruktury,
którą lub nawet 3000 zł i możemy się liczyć z tym, że one w sposób naturalny, w sposób wynikający z wadliwego nadzoru nad tym wszystkim, z przyczyn wandalizmu, one się zniszczą bezpowrotnie, czyli odtworzenie ich będzie wielokrotnie przewyższało to, co może uczynić nawet najgorszy lokator, panie Tomasiak, w budynku tradycyjnym, bo to jest do odzyskania. Dlatego powiadam, jeśli panom, panie radny Tracz, zależy na tych mieszkaniach, to ja jestem zdania, żeby ten zły program, zły, naprawdę zły program, który nie daje żadnej szansy, jest tylko takim pozorowaniem działań, żeby jego nie poprzeć dzisiaj, a to zmusi pana burmistrza do opracowania prawdziwego, realnego. Proponuję, żeby to niech to nie będzie na 7, na 5 lat. Niech to będzie program do końca kadencji. Po co mamy powierzać następnym? Spróbujmy w ten sposób to zrobić. Na 4 lata. Nie wiem, jak tam przepisy mówią. Być może przepisy tutaj regulują ten 5-letni okres, ale brakuje mi na przykład czegoś takiego, jak efektu przygotowania, czy momentu przygotowania. Pan, któryś z panów powiedział, że myśmy nie wiedzieli. Myśmy wiedzieli, dlatego że otwarta była nasza inicjatywa i corocznie ogłoszenia w gazetach dawaliśmy, że kupimy właśnie obiekty przeznaczone na... I w ten sposób się znaleźli ci ludzie, którzy tam to sprzedali. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samemu wykazać inicjatywę i poszukać tych obiektów, które można dostosować. I zapewniam państwa, przykładem jest właśnie Lubelska, że ten wynikowy koszt metra kwadratowego łącznie z ceną zakupu, z wartością działki budynku, któryśmy pozyskali, wyniósł niewiele ponad 2000 zł. Jeśli chodzi o koncentrację, o której pan powiedział przy ulicy Sławińskiego, bo to jest jedyny przykład, to powiem w ten sposób. Dzisiaj bym tego nie powtórzył, zrobiłbym to inaczej, wykonałbym to inaczej. Na pewno zdecydowanie jestem za tym, bo widzę, że właśnie między innymi Sławińskiego niesie ze sobą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Do mnie docierają takie sygnały i wiem, że jest to działanie niewłaściwe. Dziękuję. Stąd wydaje mi się, że ten program, który nam tutaj się przedstawia jako radnym, jest skonstruowany pod możliwości, pod maksymalne możliwości budżetu miejskiego. Nic w tym momencie więcej osiągnąć nie możemy. Kwestia jest tylko, czy baraki, czy budować nowy budynek, czy kupywać mieszkania na rynku wtórnym. Jak widzimy, proszę państwa, w tym programie mamy tutaj pomieszanych kilka metod. Próbujemy szukać rozwiązań zarówno kupując te mieszkania, jak i budując w kolejnych latach, jak i dopuszczamy tutaj budowę, zakup tak zwanych kontenerów, czy baraków, jak to już wcześniej nazwał. Ja powiem tak, bo muszę się tu odnieść do słów mojego poprzednika. Kolega powiedział, że kontenery chyba będą droższe niż budowanie mieszkań w systemie tradycyjnym. No właśnie, to chyba mnie zastanowiło, bo na jakiej podstawie można chybać tutaj? Zakupu kontenerów będą dokonywać urzędnicy, między innymi urzędnicy nasi miejscy po dokładnym rozeznaniu rynku. Są to fachowcy. Pan jest byłym burmistrzem i pan doskonale wie, że w urzędzie pracują bardzo dobrzy fachowcy. I ja nie sądzę, żeby to rozpoznanie rynku i porównanie cen rynkowych, budowy budynków tradycyjnych czy zakupu kontenerów znacznie się tutaj rozjeżdżało. W tym momencie uważam, że korzystnie będzie na pewno szukanie, jest to jakieś wyjście, zakup paru kontenerów. Ja to traktuję, jak i przypuszczam wielu radnych tu obecnych, ja to traktuję jako straszak dla pewnej grupy ludzi, zakup tych paru kontenerów, którzy doskonale wiemy, że mają możliwości finansowe, zapłaty za czynsz, pracują w różnych branżach za granicą i mają te możliwości finansowe. Tyle tylko, że z zeznań, które my mamy jako urząd, nie wynika to. I doskonale wiemy, że takie sytuacje są w mieście nagminne i te kontenery to nie będzie mieszkanie stałe na kilkadziesiąt lat, tylko to będzie krótkotrwałe mieszkanie przejściowe. Mniemam, że właśnie dla takich rodzin, które stać na płacenie czynszu za mieszkania spółdzielcze bądź komunalne, a które tego nie robią z przyczyn różnych, ale na pewno nie finansowych.
I tu w tym momencie zakup paru takich kontenerów uważam za bardzo zasadny, bo to właśnie może przynieść skutek bardzo pozytywny dla zmniejszenia się liczby osób, które starają się o pozyskanie mieszkań, bo jest pewna grupa ludzi, jeszcze raz powtórzę, która stać na czynsz, a tego czynszu nie płaci. I to uważam, że jest bardzo dobre posunięcie. Natomiast wracając jeszcze do początku tego, co mówiłem, na to nam pozwalają w tej chwili możliwości budżetowe i sądzę, że na tyle zostało to dobrze skalkulowane, żebyśmy to budownictwo, które będzie w tym i w przyszłym roku, 2013 i 2014, poszło sprawnie i bez żadnych przeszkód. Dziękuję bardzo. Przykro jest słuchać z ust radnego, a tym bardziej z ust prezesa spółdzielni, takich oto słów, kiedy to się mówi, że przepisy zachęcają do eksmisji. Ja rozumiem, że eksmisja jest ostatecznym środkiem rozwiązania problemu, więc przestrzegałbym przed takim szafowaniem słowem eksmisja, bo wśród tych osób, które są niestety wyrzucane lub eksmitowane do innych lokali, są dzieci, są kobiety, niekoniecznie odpowiadające za ten los, który ich spotkał. Przestrzegałbym również przed kategoryzowaniem osób na patologię, niepatologię, z tych samych również powodów. Natomiast odnosząc się do planu, który za chwilę będziemy uchwalać, jest to tylko plan. W miarę możliwości posiadanych środków na pewno będzie modyfikowany. I nie jest intencją Rady robić schody wszystkim, którzy na takie mieszkania oczekują, natomiast możliwości finansowe są takie, jakie są. Dlatego mimo wszystko być może niektórych radnych ten plan nie zadowala, być może jest mało ambitny, ale jest na miarę naszych możliwości, więc proponuję, głosujmy za nim wszyscy, by po prostu coś zaczęło się dziać i żeby jak najszybciej te mieszkania powstawały. Czy kontenery są złym rozwiązaniem? Są jakimś rozwiązaniem, natomiast czy tam będą osoby mieszkać uciążliwe czy nieuciążliwe? Ja wierzę w to, że komisja, która przydziela takie mieszkania, bardzo dobrze orientuje się w temacie i to oni zadecydują, kto do takich mieszkań trafi. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niestety jestem przerażony tym, co powiedział pan radny Polichacz przed chwilą i to, co potwierdzą radni koalicji, że plan jest tylko planem, przyjmujemy go, żeby przyjąć, a życie życiem i tak naprawdę zrealizować go nie musimy, bo to jest tylko plan, który przyjmujemy i który może być różnie. Proszę Państwa, no niestety dla mnie uchwała Rady, którą podejmujemy, jest to plan, do którego realizacji zobowiązany jest, tak jak do każdej uchwały, burmistrz miasta. I to nie jest rzecz taka, że podejmujemy ją, żeby sobie tylko podjąć, że uda się albo się nie uda, że wyjdzie tak albo inaczej. Nie, ten plan jest skonstruowany przez pana burmistrza jako projektodawcę uchwały. Pan burmistrz pewnie ten plan po przemyśleniach, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji, tego co może stać się w przyszłości i możliwości budżetowych skonstruował, przedstawił nam radnym. My jako radni nad tym planem pracowaliśmy na komisjach rady, teraz długo dyskutujemy, nie po to tylko, żeby ten plan nie był realizowany, bo on taki jest, żeby to był tylko plan, tylko po to, żeby ten plan był w Lubartowie zrealizowany. I wobec tego, no, tego co powiedziałem, takiego do lekceważenia sobie tej uchwały, tego planu, ja nie mogę go poprzeć. Byłem zdecydowany głosować za tym planem, ale jeżeli to jest plan przyjęty po to tylko, żeby ten plan był, natomiast życiem i realizacją, to niestety no, nie mogę go poprzeć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, zgodnie z tym zapisem ad vocem nie zabrałbym głosu, gdybym nie został imiennie wymieniony przez radnego Polichańczuka, bo zabrałem, wydaje mi się, głos w tym temacie i teraz do meritum. Padło słowo, że jest szafowanie słowem eksmisja, że procedura prawna zachęca nas do tego. Należy zwrócić uwagę na to, że nie procedura prawna, na szczęście procedura prawna też się zmieniła, bo mało z nas tutaj wie, a szczególnie
podczas rozmowy, podczas komisji, kiedy inna sytuacja była w chwili, kiedy burmistrzem był pan radny obecny Zwoliński. Inna sytuacja jest dzisiaj, kiedy mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego oraz kiedy mamy znowelizowane przepisy odrębne. Nie będę wszystkich ustaw wymieniał, bo czasu mi zabraknie. Wygląda to w ten sposób, że wtedy mieliśmy z burmistrzem Zwolińskim podpisane porozumienie, które wskazywało na pewne płatności, które miasto było zobowiązane, żeby dokonywało, i miasto to dokonywało. Później pokazały się odrębne wyroki, które wskazały, że tym, którzy nie otrzymują lokalu socjalnego, właścicielom może nieruchomości, z których nie wyeksmitowano mieszkańców, przysługują naprawdę duże odszkodowania. I w świetle tych nowych przepisów toczy się obecnie postępowanie sądowe. Bo co by się stało, gdyby taki organ jak wspólnota, spółdzielnia czy właściciel prywatnego mieszkania, bo to musimy patrzeć przez ten pryzmat, nie dbał o własny interes. Jedyną możliwością, aby skutecznie uzyskać jakiekolwiek środki za tych, którzy powinni otrzymać lokal socjalny, a to jest wyrok niezawisłego sądu, to nikt sobie indywidualnie nie wskazuje na konkretne osoby, żeby je eksmitować, jest otrzymanie odszkodowania od gminy. I te odszkodowania sięgają w przypadku dużych aglomeracji, takich jak Gdańsk, Warszawa, Łódź, Poznań, w rzędu kilku milionów złotych. Ja przed chwilą wskazałem, że w przypadku Lubartowa będzie to około 500 tysięcy w skali roku, jeżeli ta poprawka oczywiście zostanie... Znaczy, czy przejdzie, czy poprawka, czy nie przejdzie, to te roszczenia na pewno będą. Natomiast też należy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o eksmisji decyduje jedna rzecz, o wyroku eksmisyjnym, o tym, że jest taka decyzja, zadłużenie. Jeżeli są dłużnicy, którzy posiadają 130 tysięcy złotych długu za niepłacony czynsz, to nie rozumiem zarzutu, że ktoś szafuje słowem eksmisja, bo takie osoby powinny mieć wyroki i powinny mieć już przyznany lokal socjalny. Ale co ciekawe, ponieważ my wszyscy tutaj staramy się spojrzeć na ten problem od strony tych rodzin i patrzymy przez pryzmat biednej rodziny, która zamieszkuje jakąś tam oficynę. Zgodzę się, że są takie przypadki. Ale proszę zwrócić uwagę, prześledzić to uważnie w chwili, kiedy będziecie jako komisja, bo będzie komisja jeszcze decydowała o przyznawaniu tych lokali socjalnych, jak przyjdą do was ci dłużnicy, którzy są uciążliwymi dłużnikami, jak ci dłużnicy, którzy mają lokal przyznany socjalny, porozmawiajcie z nimi, zapytajcie się sąsiadów, jak oni się zachowywali w tych budynkach wielorodzinnych. Dowiecie się, komu będziecie za chwilę chcieli dawać lokal socjalny. Dziękuję. I ja jeszcze ad vocem odnośnie patologii. Minęły już 4 minuty. Króciutko, bo już 4 minuty mija. Dlatego chciałem zwrócić uwagę, że nie wszyscy, ale 10 do 15% tych osób, które będą za chwilę miały wyroki eksmisyjne, to naprawdę jest patologia. Niech pan się przejdzie do bloku na Cichej 9, niech pan się przejdzie na bloku Powstańców Warszawy 75, niech pan się przejdzie po kilku innych budynkach wielorodzinnych i wytłumaczy tym ludziom, że ci sąsiedzi, którzy obok mieszkają, to są osoby, które powinny naprawdę mieć mocne wsparcie. Bo to wsparcie, niech mi pan uwierzy, nie pójdzie na chleb. Ono pójdzie na coś innego, na częściej, na taki środek, który przepuszcza się przez ten chleb. Dziękuję. Ja powiem tylko tyle. Każdy sposób, żeby się czegoś czepić, jest dobry. Ja używając słowa tylko plan, chciałem podkreślić, że jest to plan. Jest to pewna prognoza, którą można zmienić. Nigdy przez myśl mi nie przeszło, żeby zostało to odczytane jako coś, co chcemy uchwalić ad hoc, tylko po to, żeby uchwalić. Więc bardzo proszę, panie Kuba Wróblewski, nie zarzucać mi takich insynuacji. Ja nie wiem, jakie pan odnosi wrażenie. Ja tłumaczę tylko, co chciałbym powiedzieć. Pan i tak to przetłumaczy na swój sposób, bo taka jest pana rola. Natomiast nie używajmy planu, który ma sprzyjać budowie mieszkań socjalnych do walki między opozycją a koalicją. Bardzo o to proszę. Natomiast, panie prezesie, ja użyłem słowa... Panie radny, panie prezesie, ja użyłem słowa eksmisja w kontekście, że martwi mnie, że ktoś używa słów, że prawo daje nam. Tylko tyle. A że pan poczuł się, że tak powiem, dotknięty, to już inna sprawa. No chciałem powtórzyć, że pan radny powiedział
trochę inaczej. Ja powiem, że każdy pretekst jest dobry, żeby nie zagłosować. W wielu momentach pan nie wspomaga tych inicjatyw, dobrych inicjatyw. Pan radny Wróblewski tak samo tutaj, nawet ten pretekst, że plan jest rzeczywiście planem, to jest pretekstem, żeby na ten plan dobry nie zagłosować. Proszę Państwa, rzeczywiście chcę mocno podkreślić, że plan w tej materii jest wynikiem możliwości naszych finansowych i on jest skrojony na taką możliwość budżetową, jak podkreślał pan radny Kardasz, na co nam budżet i możliwości finansowe pozwala. I proszę zauważyć, że w ramach tego programu w najbliższych 5 latach chcemy wprost przeznaczyć prawie 10 milionów złotych. Czy to jest wartość mała? No można dyskutować. Ja nie znajduję potwierdzenia, że w latach poprzednich ta wartość była większa. Zmieniamy, proszę Państwa, w sposób radykalny. Tego może tak wprost nie widać tutaj, ale zmieniamy w sposób radykalny sposób zarządzania naszym mieniem. Dotychczas było tak, że nasi mieszkańcy, lokatorzy zasobów mieszkaniowych, komunalnych, mieli całkowity kontakt tylko z Zakładem Gospodarki Komunalnej, z naszą spółką. W tym momencie, co jestem przekonany, pozwoli nam na większą czujność w kosztach na eksploatację, na zarządzanie tymi zasobami. Dochody z czynszu są dochodami miejskimi, bo tak powinno być. Ich przez ileś lat nie było, pozostawały w ZGK-u. Natomiast od przyszłego roku, od wejścia w życie tego programu, dochody z czynszu będą dochodami do budżetu. Natomiast po stronie wydatków to są te wszystkie pozycje 7, które tutaj w tabeli numer 4 wymieniamy i wyrażam przekonanie, że będziemy zarządzać tymi zasobami w sposób oszczędniejszy niż to było dotychczas. Chciałbym zgłosić wniosek przeciwny do pana radnego Tomasiaka, jeśli chodzi o tą modyfikację kwoty na odszkodowania. Życie rzeczywiście pokaże, jakie one będą potrzebne, natomiast ja nie znajduję uzasadnienia, aby już teraz te kwoty były wyższe. Powiem Państwu, że ten okres od maja 2010 roku, czyli ponad 2 lata do dnia dzisiejszego, to w stosunku do części tych eksmisji, a jest ich 9, jeśli pan radny to potwierdzi, myślę, że dobrze pamiętam, jest 9 tych eksmisji prowadzonych, to kwota odszkodowań szacowana przez nas i myślę, że lada dzień ustalona czy potwierdzona wyrokiem sądu, opiewa na kwotę niewiele ponad 200 tysięcy złotych. Więc na razie mówimy o eksmisjach w stosunku do 9 rodzin i to będziemy regulować finansowo, jeśli zarządcy zasobów swoich, również spółdzielnie mieszkaniowe, ale wspólnot czy osób prywatnych będą uzyskiwać orzeczenia sądów o eksmisji, to będziemy wtedy jak gdyby dostosowywać się do tych potrzeb. Na razie nie widzę potrzeby, aby zwiększać i to aż 300 tysięcy każdego roku na odszkodowania, bo też program przewiduje budowę mieszkań socjalnych, budowę mieszkań komunalnych i część pieniędzy tych z rodzin eksmitowanych będziemy zabierać do zasobów powstałych, nowo powstających, a niekoniecznie będziemy płacić odszkodowania. Na pewno musimy w swoich planach i tych działaniach kalkulować, która forma jest dla nas dogodniejsza, bo to też trzeba, proszę Państwa, to mieć na uwadze. Czasami lepiej jest zapłacić odszkodowanie, bo proszę zauważyć też jedną rzecz, że my też cały ciężar trudności z tymi osobami przenosimy na całe miasto, nie na członków rodziny, które powinno być. Jeśli obejmiemy, że spółdzielnia jest również jakąś rodziną, to kłopoty z członkiem swojej rodziny, również członkiem spółdzielni, chcemy przenieść na całe miasto. Jest to faktem, że to jest prawo, tak nam parlament ustanowił, że to zostało przeniesione na gminę, ale to nie w sposób tak jednoznaczny musi być, że musimy w 100% ponosić koszty uciążliwości z członkiem swojej rodziny, który został eksmitowany z inicjatywy, nie wiem, ojca, matki, zarządcy zasobów mieszkaniowych. Więc zgłaszam, proszę Państwa, czy podtrzymuję wniosek w uchwale, żeby 200 tysięcy wystarczy, z tym bardziej, że
jeśli zakończymy wyrok w niedługim czasie, bo już zbliża się ku końcowi, to w tym roku mamy 150 tysięcy, jeśli z przyszłego roku te 200 tysięcy byśmy z programu przeznaczyli, to jest to 350 tysięcy i to powinno pokryć w 100% to odszkodowanie, które w tej chwili jest i liczę bardzo na no właśnie takie rzetelniejsze uzgadnianie tych kwot, bo one czasami blokują to, co zostało dzisiaj wyartykułowane. No wczoraj było 500 tysięcy, dzisiaj jest już 300. Więc to też, proszę Państwa, we współpracy z zarządcami jest ważne, żeby nie przestraszać partnera kwotą, bo wielokrotnie no mamy propozycję umowy też, ale zaraz w tej samej umowie jest klauzula, która mówi, że w sytuacji jakiegoś tam posunięcia będziemy płacić 57 zł za metr kwadratowy czynszu. No i to jest właśnie zapis, który blokuje nawiązanie współpracy, bo jeśli się winduje tak wysoko parametry tej współpracy, to następuje pewna blokada. Także jeśli chodzi o te 500 tysięcy, to proponuję i o 300 skorygowane dzisiaj pozostawić na wartości obecnej. Rozumiem. Proszę Państwa, no właśnie Pan Przewodniczący już mnie dyscyplinuje, ale kilka rzeczy muszę powiedzieć. To, co chcemy w programie, to kilka form, proszę Państwa, które były dzisiaj przywołane, czyli zakup na rynku wtórnym, zakup kontenerów, przebudowa i budowa nowych mieszkań, więc w ramach tych okresu tych 5 lat chcemy wykorzystać wszystkie formy, te, które tutaj wymieniam. I to też, jak gdyby odpowiadając na zapytanie, gdzie będzie to budowane, w jakim miejscu, to też będzie wynikało z tej formy, z którą wykorzystamy, bo jeśli kupimy na rynku wtórnym mieszkanie, to ono ma już swoją lokalizację. Jeśli przebudujemy nasz budynek komunalny, to on też ma swoją lokalizację i one będą się pojawiać jak gdyby przy wyborze tej formy, którą tutaj postulujemy. I proszę Państwa, no muszę powiedzieć też ze smutkiem, pan radny Zwoliński jak gdyby zestawia swój okres programu z tym, że teraz nic się nie zrobiło, a przedtem było tak dobrze. Chcę, proszę Państwa, powiedzieć, że, bo to musi być wyartykułowane, na 19 mieszkań z okresu 5-letniego, 12 to były mieszkania komunalne i w tym samym czasie zostało sprzedanych 100 mieszkań komunalnych, więc tutaj nie widzę jakiejś dużej atrakcyjności w wykonaniu tego programu. Natomiast mieszkań socjalnych w tym okresie realizacji programu z 5 lat to było tylko 7. Więc nie ma tutaj, a wręcz nasz program, mam nadzieję, wykonany w 100%, bo planowany, ale wykonany w 100%, przysporzy nam dużo więcej mieszkań socjalnych niż te 7, które zostało w tym okresie wykonane. Bo też, proszę Państwa, musimy mieć świadomość. Ja rozumiem pewne rozstrzygnięcia, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, jeśli chodzi o nabywanie mieszkań komunalnych z bonifikatą, ale proszę zauważyć, że w okresie, jeśli te mieszkania zostały sprzedane przez 5 lat około 100 mieszkań, to około 12 milionów został pomniejszony majątek naszego miasta. Około 100 mieszkań w tamtym okresie, bo to się toczy, już nie jest w naszych zasobach, już nie możemy udostępnić tych mieszkań następnym lokatorom oczekującym i będącym w potrzebie. Dlatego też dziękuję. Pan Przewodniczący mocno patrzy, wnioskuję, proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego programu w zaproponowanej wersji. Dziękuję bardzo. Uchwała została przez radnych przyjęta. Decyzja naszych przedstawicieli oznacza, że już w przyszłym roku rozpoczną się eksmisje do lokali socjalnych przygotowanych przez miasto. Na kolejną relację z sesji Rady Miasta zapraszamy już za tydzień.